arn.ee. Gdybyśmy byli publikacją popularno-naukową, nazywano by nas może fizykami cyfrowej rzeczywistości. Zaglądamy pod zewnętrzną powłokę światów tworzonych ręką człowieka i doszukujemy się w nich załamań pozornie idealnej symetrii, opisując je i kategoryzując. Witamy w okrąglutkim, bo 10. odcinku System Error, naszego jedynego w swoim rodzaju cyklu o błędach i ukrytych treściach gier wideo. Gdyby nie nasi widzowie, nie byłoby nas, więc aby uczcić ten mały jubileusz, przepleciemy dzisiaj owoce naszych poszukiwań z kilkoma z kilkuset znalezisk, które nadesłaliście nam wy. Na pierwszy ogień chciałbym rzucić fragment maila użytkownika Metro24, który dostarczył nam tak dużo świetnie napisanej treści, że bez problemu moglibyśmy zmontować z niej szereg odcinków. Otóż chciałbym podzielić się kilkoma ciekawymi glitchami i easter eggami, na jakie miałem okazję się natknąć. Pierwsze będą dotyczyć gry komputerowej Sens Życia według Monty Pythona z 1997 roku, bardzo luźno opartej na filmie o tym samym tytule. Otóż na początku o dwóch easter eggach wizualnych. Trzecia część gry dzieje się we wnętrzach prawdziwego domku wiejskiego należącego do Terry'ego Gilliama. Podczas zwiedzania plansz moją uwagę przykuło znajomo brzmiące słowo ziady na jednym z plakatów. Pierwsza litera zakryta. Po krótkich poszukiwaniach udało mi się znaleźć więcej informacji o tymże plakacie. Reklamuje on dramat Mickiewicza w interpretacji teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, a jego autor, Jerzy Czerniawski, należy do najwybitniejszych przedstawicieli twórców polskiego plakatu teatralnego. Drugi plakat reklamuje przedstawienie Egzamin autorstwa Jana Pawła Gawlika w wykonaniu teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. O jego autorze wiem niewiele, oprócz tego, że jest jedną z ważniejszych postaci w historii polskiego teatru po wojnie. Ze świata kultury przenosimy się na drugi kraniec spektrum do sfery niewyszukanych wulgaryzmów. I z góry ostrzegam, że wyjątkowo będzie bardzo niegrzecznie i obraźliwie. Wyobraźcie sobie, że jesteście niedocenionym programistą, zarywającym nocki nad kodem, szef was nie cierpi i szukacie medium, przez które moglibyście dać ujścia swojemu niezadowoleniu. Z podobnym problemem walczył pracownik znany pod pseudonimem Hidemushi, który pracował nad japońską grą Erika Tosatoru no Yume Buken na nintendowskiego Famicona. Żeby zagrać na nosie swoim pracodawcom, ukrył on w grze sekretną wiadomość schowaną w kodzie tak głęboko, że bez dokładnych instrukcji prawdopodobnie nie odnalazłby jej nikt. Aby do niej dotrzeć, należy ukończyć grę i przeczekać na ekranie zakończenia ponad półtorej godziny, a następnie wcisnąć odpowiednią kombinację klawiszy. Zaszyfrowana i, uwaga, wulgarna wiadomość, która jakimś cudem umknęła cenzorom z Nintendo, brzmiałaby w naszym języku mniej więcej tak. Cóż za nostalgiczna muzyka, to były czasy. A przy okazji, po co do cholery chodzi ludziom pracującym nad tym projektem? Tak się cieszę, że to już koniec. Myślicie, że będę go miło wspominał? Cholera, oczywiście, że nie. Skorzystam z tego miejsca, by komuś podziękować. Najpierw Kaoru Ogura, który w środku projektu zniknął gdzieś z jakimś gościem. Tak, o tobie mowa, sukinsynu. Nie waż mi się więcej pokazywać nieumytym w biurze po 6 kolejkach całonocnego seksu. Potem Tatsuya Ohaski. Tak, o tobie mowa, skurwielu. Nie udawaj pieprzonego niewiniątka. Spóźniasz się pół dnia, gdy mamy oddać gotowy rom i jak gdyby nigdy nic. Możesz mnie przekupować pornosami aż do śmierci. Tego ci nie zapomnę. Jeszcze się styłeś. Nic dziwnego, że zapłaciłeś jej 18 tysięcy jenów, a i tak skończyło się na jednym buziaku. Kenji Takano, debuggerze Namco. Pracujesz na pół etatu, nie leć sobie w kulki z szefem projektu. No i na zakończenie Kiyoharu Goto, największy wrzut na moim tyłku. Tak, o tobie mowa, skurczybyku. Gdy wynajdę już machinę czasu, odeślę cię do okresu Edo. Tam się baw w swoje zagadki. Oczywiście robię sobie tylko... A nie. Jednak nie. Kiyoharu Goto, tak, ty sukinsynu, zniknij już. Tak właściwie sporo osób było też bardzo pomocnych. Pan Okada, który lubił się sztachnąć. Wiem o twoich nienormalnych tendencjach. Yamagishi, który odpuścił sobie wizyty w burdelu do czasu zakończenia projektu. Teraz możesz to nadrobić. Iwata, który dołączył w trakcie projektu i dał z siebie wszystko. Przepraszam, że się na ciebie darłem. Trzymaj się. Fujimura, Udopiu, wy prawdopodobnie mieliście najgorzej. Dziękuję. Z głębi serca. To Goto należy nienawidzić. Takayama, Kudo, Suzuki, Maki, Kaneko, Aihara, Sato, mój aniołku, Iga. Dziękuję wam. Yokoji, dobra robota. Ta gra dedykowana jest urodzinom twojej żony.
Wiadomość ta jest podwójnie obraźliwa, biorąc pod uwagę fakt, że znalazła się wewnątrz gry tworzonej z myślą o najmłodszych graczach. Teraz czas na zestaw easter eggów podesłanych nam przez, co sensowne, użytkownika o niku Easter Egg Man. Tym razem pozwoliłem sobie sparafrazować jego wiadomość, by wspomnieć dodatkowo o paru innych dodatkach ukrytych w Sonic the Hedgehog CD na Sega Mega CD. Wciskając kombinację dół-dół-dół, lewo-prawo i A na ekranie tytułowym oryginalnej wersji gry, dotrzemy do ukrytego menu Sound Test. Tu przesłuchać możemy efekty dźwiękowe z gry, ale ustawiając odpowiednie wartości i wciskając start, wyświetlimy sekretne obrazki, kolejno uśmiechniętego Milesa wołającego do zobaczenia w następnej grze, rekinowatego Sonika przypominającego Batmana, najszybszego DJ-a Maxonika, który rzuca grubego bita wraz z metalowym Sonikiem i Rasta doktorem robotnikiem, oraz przesłodkiego kawaii Sonika z japońskim tekstem mówiącym nam, że jesteśmy cool. Wokół ostatniej ukrytej grafiki krąży sporo niedomówień. Na czarnym tle znajdziemy dziwacznego jeża z ludzką twarzą, a tekst wyświetlający się na ekranie brzmi: nieskończona zabawa z Sega Enterprises, Majin. To ostatnie słowo przysparza tłumaczom sporo problemu, bo w wymowie Majin to demon albo diabeł. Sposób jego zapisu, który transliterować można również jako Madin, sugeruje jednak, że chodzi o coś innego. Z rozwiązaniem przychodzi Masato Nishimura, który pracował nad tytułem. Według wywiadu z 2002 roku Majin to pseudonim wywodzący się od sposobu odczytu jego imienia i nie ma prawdopodobnie najmniejszego związku z siłami nieczystymi. Ostatnim ukrytym elementem tego menu jest sekretna plansza specjalna, niedostępna podczas normalnej rozgrywki. W jej tle znajduje się gigantyczna głowa doktora robotnika. Powtarzającą się sugestią widzów jest wspomnienie o małym easter eggu w Quake 3 Arena. W planszy Demon Keep znajduje się małe pomieszczenie, w rogu którego dostrzec możemy odrąbaną głowę. Nie jest to też przypadkowy czereb, bo należy do Erika Weba, ówczesnego stażysty w id Software. Ale nie poprzestajmy tutaj. Pod jedną z platform mapy Apocalypse Void znajduje się graffiti Dust Puppy, postaci z internetowego serwisu User Friendly. Na tej samej mapie znajdziemy też twarz Old Man Murray'a, maskotki serwisu oldmanmurray.com. Stylistyka Quake'a czerpie też z gry Doom tych samych autorów. Deska Anarchiego zawiera na przykład grafikę przedstawiającą zagubioną duszę Dooma. A skoro już o Doomie mowa, to główny bohater tej gry pojawia się jako easter egg w konkurencyjnym Duke Nukem 3D. Trzecia plansza pierwszego epizodu gry zawiera tajne pomieszczenie, w którym możemy zobaczyć jego zwłoki. Książę stwierdza wtedy: That's one doomed space marine. Ta scena zaś sparodiowana została w grze Blood, gdzie znaleźć możemy zwłoki Duke'a. Główny bohater, Caleb, może szturchnąć truchło i krzyknąć: Shake it, baby. Skoro zajmujemy się już crossoverami w grach wideo, popularnym ostatnio przykładem takiego zabiegu jest easter egg w grze Borderlands 2. W północno-zachodniej części lokacji Caustic Cavern znajduje się ukryta jaskinia, której istnienie zdradza ściana pikselowatego piachu. Wewnątrz znajdziemy minecraftowe creepery broniące klockowatych skarbów. Używając naszego standardowego przycisku akcji, możemy rozłupywać sześciany zawierające znajdźki. Gra zawiera też ekskluzywny klocek złoża Eridium, którego nie znajdziemy w Minecrafcie. Nagrodą za odnalezienie tej specjalnej kryjówki jest unikatowy kostium i klockowe bronie. Pamiętacie Ukle, demonicznego kota bliskiego krewnego Grema i maskotkę firmy odpowiedzialnej za testowanie prędkości naszych łącz? Niestety zakończył on swój ziemski żywot, ale programiści z speedtest.net uwiecznili go w nowym easter eggu. Jak poprzednio, wystarczy tylko odsunąć tarczę prędkościomierza. Ukla, imiennik naszej firmy. Ukla ma dwa tryby: atak i oczekiwanie na atak. Nie da się go uwięzić. Spróbuj, a popłynie twoja krew. Nie da się go strzyc. Spróbuj, a popłynie twoja krew. Nieudane próby strzyżenia. Po 15 latach Ukla nas opuścił. Nie lubimy myśleć o tym fakcie jako śmierci.
Ukla osiągnął swoją ostateczną formę. Teraz operuje tylko w jednym trybie. Nawiedzenia. Czy jesteś bezpieczny? Nie. Na zakończenie została nam garść easter eggów z najdziwniejszego źródła. Jakiś czas temu, podczas omawiania historii Game Boyów, wspominaliśmy o akcesorium Game Boy Camera, najmniejszym wówczas aparacie cyfrowym wbudowanym w kartridż do Game Boya. Aplikacja do obsługi urządzenia znajdująca się na dyskietce znana była jednak również ze swojej dziwaczności i serii osobliwych easter eggów. Interfejs kamery pomyślany jest na zasadzie menu japońskiego RPGa. Wybranie opcji Run pokazuje zazwyczaj zabawny komunikat o tym, że ucieka się na drugą stronę równika, aż do czasu, bo niczego nie spodziewającego się gracza zaskoczyć mogą takie oto zdjęcia, którym towarzyszy groźniejsza basowa muzyka. Szczerze powiedziawszy, gdybym był 5-latkiem, którego gra pyta, przed czym tak uciekam, rzuciłbym ze strachu konsolą o ścianę. Zdecydowanie bardziej konfundującym momentem jest jednak tańcząca postać, którą uważa się za Shigeru Miyamoto, twórcę Mario, pojawiającą się w miejscu listy płac. Z tańczącym Shigim zostawiam was więc sam na sam i wraz z całą ekipą R&OTU wypijam wasze zdrowie za kolejnych 10 odcinków System Error. Do usłyszenia następnym razem!